Panie majorze, podoficer dyżuru ośrodka szkolenia podstawowego, starszy kapral Żmrowski, melduje. Ośrodek w czasie realizacji porządku dnia. W czasie pełnienia służby nic ważnego nie wydarzyło się. Czemu, panie kapralu? Czemu, panie majorze? Narodowe Siły Rezerwowe działają w Polsce od 2010 roku. Tworzą je wyselekcjonowani ochotnicy. W ciągu 3 miesięcy intensywnego szkolenia w wyspecjalizowanych ośrodkach, takich jak Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, zdobywają oni solidne podstawy żołnierskiego rzemiosła. Na ośrodku stać! Podaję swój naprawny rozwój fizyczny. Dres, trapki, czas do wyjścia 10 minut. Dzień dzisiejszy jest dniem podobnym do każdego innego, od kiedy tu żołnierze przyszli, czyli od 8 stycznia tego roku. Dzień zaczyna się od godziny 5.30 dla każdego żołnierza poprzez poranny rozruch fizyczny, czynności poranne, apele poranne i dalej zajęcia programowe, które trwają do godziny 14.10. 4 minuty! O 14.10 jest obiad, apele i po południu jest to czas na doskonalenie swoich umiejętności i wiedzy. 21 lutego na korytarzu wyznaczonym miejscu złożonego zbiórka. Co roku przyjmujemy 1-2 turnusy kandydatów do służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych. Takie szkolenie trwa około 3 miesięcy z szkolenia podstawowego i następnie miesiąc szkolenia specjalistycznego. Żołnierze ci są ochotnikami. W znacznym stopniu to ułatwia ich szkolenie, ponieważ motywuje ich do porządnego podejścia, zaangażowania się w to szkolenie. Narodowe Siły Rezerwowe to część zawodowej armii. Stan polskich sił zbrojnych to 120 tysięcy, nie 100 tysięcy i 20 tysięcy, tylko 120 tysięcy. I część tych sił to są Narodowe Siły Rezerwowe. Aby zawodowa armia mogła wykonać stawiane przed nią zadanie, wszystkie elementy muszą dobrze być przygotowane. Stąd bardzo duże znaczenie ma szkolenie Narodowych Sił Rezerwowych i na etapie tego szkolenia przygotowawczego, które dla szeregowych trwa 4 miesiące, ale także w każdym roku, kiedy rezerwiści Narodowych Sił Rezerwowych powoływani są do jednostek na szkolenie. Pierwszy okres to jest okres taki dla nich bardzo trudny. To jest proces adaptacji się do nowych warunków, nowych zwyczajów, nowego zachowania, przestrzegania porządku dnia i regulaminu, który obowiązuje. Natomiast po tym okresie, tak jak mówimy, 3 miesięcy, żołnierze ci już zupełnie inaczej do tego podchodzą, inaczej odbierają, potrafią te elementy wykonywać i też z rozmów z nimi mogę powiedzieć, że nawet elementy, które opanowali tutaj, będąc w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, wykorzystują w życiu cywilnym. Chociażby ścielenie łóżek. Róża czerwono, biało kwitnie bez, nic raz nie pęka, chociaż krótko jest. Już przepije wypon i biały plus. Przeszło lato, jesień, zima już. Ewidentnie widać, że żołnierze, którzy w tej chwili przybywają na szkolenie, są bardziej zdeterminowani i pewni tego, że chcą zostać żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych i w dalszej konsekwencji żołnierzami zawodowymi. W zasadzie 99% tych żołnierzy wyraża chęć bycia żołnierzem zawodowym. W związku z tym ich zaangażowanie, chęć pracy, nauki jest ogromna. W związku z tym ich wyniki są też bardzo dobre. Róża czerwono, biało kwitnie bez, dojdziesz bracie.
choć krucho jest. Poszedł żołnierz na wojenkę poprzez góry lasu pola. Brawo! 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 Od lewego rzędu kierunek czołówka żołnierska. Razem! Znajdujemy się na placu ćwiczeń taktycznych Skubianka. Jest to nasz taki mini poligon, gdzie umożliwia nam przygotowanie żołnierzy służby do Narodowych Sił Rezerwowych w tym zakresie podstawowym, w zakresie szkolenia ogólnowojskowego. Na tym placu ćwiczeń również prowadzimy zajęcia ze specjalistami łączności, które tutaj widać, wozy dowodzenia, radiostacje. Także taka baza w centrum jest. Na trakcie pierwszym, na której szczelinie mamy BSR? BSR na szczelinie piątej. Na szczelinie piątej sprawdzamy. Jest, wskazać. Szczelina piąta, tak? Strzałeczkami wybieramy, zatwierdzamy, zapisano. Mamy ustawione jedno urządzenie abonenta zewnętrznego. Oprócz tej bazy posiadamy dobrze wyposażony blok dydaktyczny, w którym jest odpowiednia ilość sprzętu łączności, informatyki. Posiadamy specjalistów wysokiej klasy, łącznościowców i informatyków, którzy gwarantują przekazanie tej wiedzy na odpowiednim poziomie. Jak to jest w tym Narodowych Siłach Rezerwowych? Będzie coś z tych żołnierzy? Zajęcia, które przeprowadzamy w ciągu 3 miesięcy, na pewno dadzą efekt taki, że oni będą przygotowani do służby. Jak to będzie, jak on zostanie wyznaczony na stanowisko? Czy to jest armia dwóch prędkości, zawodowa i NSR-owska? Czy oni dadzą radę? Po doszkoleniu, które przejdą w jednostkach swoich już, przyszłych swoich macierzystych jednostkach, to dadzą radę. Wyszkolenie specjalisty w ciągu kilku miesięcy nie jest rzeczą prostą, ale mamy za sobą już lata doświadczeń. Narodowe Siły Rezerwowe w Polsce to ponad 3 lata szkolenia. W centrum w Zegrzu mamy już 13 edycji szkoleń Narodowych Sił Rezerwowych. Pomimo tego krótkiego okresu, kilku miesięcy, ja uważam, że NSR-owcy są szkoleni naprawdę dobrze. Inną kwestią jest doszkalanie już w jednostce, ponieważ nie można oczekiwać, że żołnierz, który spędza 4 miesiące, będzie doskonałym specjalistą, łącznościowcem, saperem, chemikiem czy żołnierzem wojsk mechanizowanych. On musi się doskonalić już w trakcie służby, wtedy, kiedy przychodzi w ramach przydziału kryzysowego do jednostki, do wojska. Czołem. Czołem. Jak tam w wojsku? Dobrze czy nie? Bardzo dobrze, panie generale. 3 miesiące już w wojsku. 3 miesiące, dokładnie. Tęskno do domu? Nie, wypuszczają. Co pani będzie robiła w cywilu? W cywilu? Jestem już po studiach ukończonych, więc moim kolejnym krokiem jest w planach szkoła oficerska. Chciałaby pani zostać oficerem, tak, w przyszłości. Świetne marzenie. A jakie studia pani skończyła? Prawnicze. Prawnicze? Jest pani magister prawa? Tak jest. Wow, gratuluję. Świetnie. Jest coś takiego jak przydział kryzysowy. Tak, że się dostaje taki przydział kryzysowy. No jak pan sobie wyobraża, będzie pan w pracy i trzeba będzie w przyszłym roku być może przyjść na kilka tygodni do wojska. To gdzie pan by poszedł? Do jakiego, do jakiej jednostki? Ja ogólnie może o jednostkach specjalnych. Co panu sprawia największą trudność w czasie szkolenia? Wszystko jest dla nas nowe, wszystko dopiero poznajemy. W domu ktoś był żołnierzem? Tata? Tak jest. Dziadek? Tak jest. Dziadek, tata. Czyli tradycja wojskowa. Kultywować tradycję. No tak. Pan jeszcze dzieci nie ma? Jeszcze nie. Ale syn też do NSR-u? Oczywiście. Wszystkiego dobrego. Jak będzie syn, to też do NSR-u. Jak będzie córka, też pójdzie. Jak będzie córka, też do NSR-u. Zdecydowanie żołnierze lubią zajęcia praktyczne. Z własnych obserwacji najbardziej lubią zajęcia z przedmiotów typu taktyka, powszechna obrona przeciwlotnicza, czy zajęcia o zbrojnej przed bronią masowego rażenia, gdzie jest pełna dynamika. Żołnierze często pokonują teren różnymi sposobami. Zdecydowana większość z nich wiąże nadal nadzieję ze służbą dalej zawodową.
patrzysz. Do dwóch, odlicz. Raz, dwa. W czwórki w prawo. Zwrot. Spocznij. Za mną, marsz. W Polsce trwa dyskusja, trwa debata na temat Narodowych Sił Rezerwowych. Jest wielu zwolenników, są i przeciwnicy, którzy mówią, że te Narodowe Siły Rezerwowe to jednak nie to samo, co zawodowa armia. Jedno jest pewne, dzisiaj nie czas na kolejną reformę w armii. Polska potrzebuje 120-tysięcznej dobrej armii. W związku z powyższym mówimy o doskonaleniu Narodowych Sił Rezerwowych, nie o rewolucjach w ramach tego, co w wojsku już jest. Dobrze byłoby zagospodarować motywację, nawet determinację tysięcy młodych ludzi, którzy w Polsce już noszą mundur. Mamy 30 tysięcy uczniów w szkołach średnich w klasach mundurowych. Mamy grupy rekonstrukcyjne, mamy Związek Strzelecki Strzelec. To nieprawda, że młodzież jest zła. Trzeba tej młodzieży, która jest, dać szansę na zaprezentowanie takich obywatelskich postaw związanych z obroną państwa. Opinacze moro beret i behatka. Opinacze moro beret i behatka. Postawa żołnierska i wypięta klata. Postawa żołnierska i wypięta klata. Szalokominiara i beret na głowie. Szalokominiara i beret na głowie. Idą Narodowe Siły Rezerwowe. Idą Narodowe Siły Rezerwowe.